Że wygrasz wybory dla prawicy. Słuchajcie, no co to w ogóle o tym już mówiło? No to jest w ogóle, to nie jest rola dziennikarzy. Jeżeli ktoś ale tak rozumuje, moim zdaniem w ogóle nie rozumie demokracji, tak? I na czym polega rola mediów? Nie wiem, czy zauważyłeś, ale my w Polsce mamy lekki problem z demokracją. No tak, no do tego możemy jeszcze wrócić, bo to jest temat, który też zresztą moim zdaniem ma wiele wspólnego z Kościołem, tak? Ale nie, no to jest, absolutnie nie czuję tego, to jest w ogóle, to jest to, co już mówiłem, to jest moim zdaniem, to jest głupota, tak? Że szukanie kozłów ofiarna wśród dziennikarzy pół roku przed wyborami, dlaczego Tusk nie stanie i mówi coś takiego jak: wiem, że ważne, bo ją Paweł II wielki Polak, prawda, ogromną rolę odegrał, no ale tu jednak musimy uznać, że dlaczego to jest? Dużo ludzi tego oczekuje od niego, tak? Dlaczego opozycja daje się tak do opozycji? Dlaczego ta tak zwana liberalna strona daje się szantażować tak naprawdę? Daje się szantażować przecież. Tak naprawdę to jest tak, jakby nie wolno mówić publicznie rzeczy, które mogą drażnić Kościoła, tak? Bo co? No bo potem się przegrywa wybory, to już słyszymy tak naprawdę od bardzo dawna, tak? I naprawdę mam wątpliwości, czy tak jeszcze jest w Polsce. Wiesz co, to czy tak naprawdę jest takie przełożenie, że jeżeli mówisz coś krytycznego na temat Kościoła, w tym przypadku Jana Pawła II, no to po prostu od razu tak po prostu pomagasz tej drugiej stronie, że oni wygrywają wybory? W wyborach liczą się proste hasła. W niedojrzałych demokracjach jest tak, że rzeczywiście trzeba, oczywiście nie powinno tak być, ale łatwiej ludzi jednoczyć pod takimi hasłami, które spowodują, że rzeczywiście będziemy się dzielić jako społeczeństwo na tych, którzy bronią albo atakują. To jest dla nich prostsze, to jest dla polityków prostsze, ale to też świadczy o niedojrzałości naszej demokracji. I tu chyba rzeczywiście też muszą minąć pokolenia, żeby to się... No i o systemie wyborczym, bo to jest trochę obok tematu może, tak? Ale w Polsce wystarczy uzyskać 20% elektoratu i masz większość w Sejmie. Dlaczego? Dlatego, że jest próg wyborczy, system tont, plus niska frekwencja, tak? Jak patrzysz na przykład, jak to jest w Holandii, potrzebujesz 40, około 40, partia musiałaby uzyskać około 40% wyborców, tak, elektoratu, żeby uzyskać 50% miejsc w parlamencie, co jest w zasadzie no, prawie nie do... Nigdy to się nie zdarzało, to jest strasznie trudne. A to oznacza, że dla rządzących wystarczy zamierzyć jakby w te 20%, ich zagospodarować, a resztę po prostu to nie interesuje, tak? I dlatego taka mniejszość może tak naprawdę rządzić w Polsce jako większość, tak? Taki Kościół w tym wydatnie pomaga.